Siemanko, witam Was w mojej kuźni. Niemniej od kilku godzin zbieram się na wyjazd jutro na pokaz z warsztatami i chciałem Wam mniej więcej zrelacjonować, jak wygląda takie pakowanie, co dziś tam, na co zwracam uwagę, co zabieram i też jak to wygląda tam w samochodzie. Niemniej za każdym razem, kiedy staram się pakować, zanieść coś już do samochodu, zaczyna padać deszcz. Super. Dzięki pogodo, że jesteś pogodą i platasz figle każdemu. Zaraz Wam się obrócę z kamerą i mniej więcej będziemy pójdę Wam pokazać, jak to wygląda w samochodzie oraz co będziemy robić dalej. Ciach, ciach. A w samochodzie tak aktualnie wygląda tak. Czyli mamy tam spakowane palenisko, jest pieniek. Tam nie widać, chociaż nie, troszeczkę widać, jest kowadełko spakowane. Misio po prostu jeździ ze mną w samochodzie cały czas. Jeden stół, zaraz muszę pójść ogarnąć dwa kolejne stoły i będziemy tutaj pakować. Zaraz pójdzie jeszcze tutaj skrzynia, pójdzie stojaczek na narzędzia, tutaj skrzynia się oczywiście pakuje, tam lecą młotki, kleszcze, dłutka, pilniki, leci stojaczek. Pewnie jeszcze dopakuję jakieś tam skleszczy, któreś tam z małych młotków. Bo jakby nie patrzeć, dzieci bardzo lubią oglądać różne narzędzia. Do czego to służy, co to jest. Oczywiście jeszcze szczotki drucione pójdą. Tam mamy pilniczki jakieś. No nie wiem, na pewno będziemy musieli zabrać jeszcze coś w stylu... Patrzcie, jak mi miga. Będziemy musieli zabrać prawdopodobnie jeszcze, znaczy nieprawdopodobnie, materiał. Trzeba go przyciąć. Na pewno muszę zabrać, bo mamy pokaz. Sorry, taki... Trochę syf rozgardiasz. Mamy pokaz z warsztatami, więc przyda się barierka. Tu mamy materiału trochę, no czego przesortować, bo tu jest. Tu są i pręty dziesiątki, pręty szóstki, kwadratowy. O, pręty dziesiątki, szóstki, kwadratowy, ósemki, jakieś tam płaskowniczki i to wszystko trzeba. Fajnie by było dzisiaj, ale nie wiem, czy to wyjdzie. Ale fajnie by to było posortować, a przynajmniej wziąć ósemkę, którą mamy tutaj. Ósemkę. I ją przyciąć na takie metrowe kawałki. To może zajmiemy się tym teraz. Czyli ja sobie wezmę... Hop, hop. Jakąś ósemkę. O, dobra. Dobra, i w sumie mamy. Ile tutaj mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć metrów ósemki. I raz, dwa, trzy, cztery metry. I cztery metry 10 na 10 kwadraciaka. Tutaj mamy. I to nam jak najbardziej wystarczy, nawet jeżeli byśmy tam siedzieli kupę godzin. Niemniej to ląduje. To musimy sobie tutaj jakoś skomponować. I to jest takie fajne miejsce. Ale muszę odłożyć kamerę na chwilę. No i hop, mamy, w sumie leżą tutaj sobie spokojnie. A my idziemy pakować dalej. Jakby ktoś był bardziej spostrzegawszy, to zauważył, że wiszą u mnie takie gadki.
Gadki są pewnym projektem do zrobienia. Dobra, ja już mam trochę spakowane. Niemniej ja mam w sumie do Was takie pytanie, bo jak słyszycie gdzieś na jakichś wydarzeniach, że będzie, nie wiem, pokaz Kowalski, będzie Kowal, no i będzie prezentował swoje umiejętności, bądź też będzie zachęcał do wykonania jakiegoś przedmiotu samemu, pod jego czujnym, nazwijmy to, okiem, to powiedzcie mi, czego wy oczekujecie jako odwiedzający, że co zobaczycie? Na przykład, nie wiem, zobaczycie konkretne narzędzia, zobaczycie konkretne przedmioty, będziecie mogli porozmawiać o czymś, co was, nie wiem, gnębi, trapi. Czy może chcecie po prostu przyjść i zobaczyć tak, jak to jest? Bo może macie jakieś oczekiwanie. Dajcie znać na dole w komentarzu, co w sumie wy oczekujecie od takiego pokazu Kowalskiego. Co byście chcieli zobaczyć? Co was najbardziej interesuje? Bo ja to już troszeczkę, że tak powiem, spakowałem. Tam gdzieś są fartuszki, koksik, trochę szpargałów, tam jest kowadełko, widać nawet. Trochę pierdółek, skrzyneczka ze wszystkimi, większością przynajmniej gratów. I tak to przynajmniej jak na razie wygląda. Mały rozgardiasz, podjadę sobie dalej, żeby zapakować stoły. No i całe resztę szpargałów do stoiska naszego. Teraz przeniosłem się w inne miejsce i tutaj mam do ogarnięcia stoły. A teraz wam pokażę, co ja muszę ogarnąć. Ponieważ te dwa stoły udostępniłem na to, żeby można było ustawić kwiatki, ponieważ zaległo się jakiś tam. Nie wiem, jak to nazwać. Robaczek. I teraz to trzeba wszystko pościągać. I będzie trzeba ogarnąć stoły. Do roboty. Zobaczycie już efekt po. Cześć. Bo w sumie my już spakowani dojechaliśmy na miejsce. Tak się spieszyliśmy, że nie było czasu, żeby cokolwiek nagrywać. Tu jest terka teraz. Rozpakowuję część. Część biorę ja i rozkładamy wszystko po kolei. Także do roboty.
Dobra, a teraz w sumie jak pakowaliśmy się do wyjścia, do wyjazdu, nic nie nagrałem. Tak. Jak się pakujemy, jak byliśmy rozstawieni, też chyba mało ponagrywałem. Coś tam poszło jakiegoś live'a, więc możecie sobie obejrzeć, jak coś tam się kuło. Niemniej od razu mówię, na tym drugim więcej się działo niż na pierwszym. Ale ja uwielbiam, chciałem wam pokazać, jak tutaj było wszędzie taka trawka, nie? Zobaczcie, jakie jest wydeptane. Tu stało kowadło. O, w tym miejscu widać taki placek. Tu stało kowadło, tu stało palenisko i tak wydreptane. Mamy już prawie końcówka spakowana. Znaczy końcówka, no. Jeszcze mamy trochę do spakowania. Neverending story. Wrzucamy, wypakujemy, wypakujemy, wrzucamy. I fortuna kołem się toczy. Człowiek zmęczony. Na razie. Dobra, musimy się wziąć za to, żeby skrzyneczkę opróżnić. Zabieram ją do środka i robimy porządeczek. No i cyk, skrzyneczka opustoszała, wszystko wylądowało z powrotem na stojeczkach, jakaś szczoteczka. Na stojeczkach wszystko wylądowało, także musimy wymienić ten stojak tutaj, wieszaczek, bo się uginął, za cienki. Dozo. No i w sumie mógłbym powiedzieć, że to tyle z takiego wyjazdu. Teraz w sumie tylko jakieś tam porządkowanie, troszeczkę tego poukładania, sprawdzić co się sprzedało, podliczyć to wszystko i możemy działać dalej. Niemniej, no i tak wyszło, że w piątek się pakowałem, w sobotę był wyjazd, no i teraz jest niedziela. Człowiek to musi wszystko uporządkować, więc jakby nie patrzeć, taka praca na jeden dzień, czy taki wyjazd na jeden dzień, czy to z pokazem, czy to światełka świecą, czy to z pokazem, czy to z samym jarmarkiem, to bardzo często bywa to, że to są 3 dni pracy. Tyle, że no dobra,
jakbyśmy robocze godziny liczyli, no to mamy z 2 dni pracy, mamy w piątek, z jakieś 3 godzinki mniej więcej to zajmuje, żeby to spakować. W niedzielę, no dużo krócej, ale mamy w sobotę za to dużo pracy, bo to trzeba wszystko pojechać, bla. Emi, dzięki wielkie za całe. W ogóle dziękuję wszystkim, którzy mnie odwiedzili w sobotę na 3. festiwalu muzyczno-historycznym Słowiańskie Kąty. Bardzo przyjemnie spędzony czas. Bardzo miłe rozmowy. Także dziękuję Wam wszystkim za odwiedziny. Mam nadzieję, że do najbliższego wydarzenia. Jeszcze raz dzięki wielkie za wszystkie odwiedziny, za wszystkie rozmowy, za wszystkie miłe chwile. Ja się zabieram do jakiegoś tam ogarnięcia, trochę się pobawić z ciekami. I może nagramy jakiś kolejny filmik. Zobaczymy. Bo musimy jeszcze ponagrywać o tych cudach, cudeńkach. By się przydało też o tych cudach, cudeńkach ponagrywać co nieco, jak działają pilniki, bo niestety, albo stety, gdzieś u siebie, znaczy spotykam, jeszcze o tych cudeńkach, jak spotykam różnych młodych adeptów różnych technik, to niestety nie wiedzą, jak na przykład korzystać z pilnika, więc może by się przydał taki filmik, w jaki sposób korzystać z pilnika. Jakieś 5 minut filmiku. Dajcie znać może w komentarzach, czy chcielibyście taki film. A na tą chwilę jeszcze o tych i medałkach. Mamy takie i mamy takie. Takie, takie. Także i medał też jest kilka, żeby o nich pomówić. Ale to wszystko w swoim czasie. Będziemy nagrywać. Będę dla Was nagrywał różnego rodzaju treści ciekawe. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!